Izajasz opowiada o swoim powołaniu i w pewnym momencie stwierdza: wsławiłem się w oczach Pana. Bóg stał się moją siłą. I dzisiaj interesuje nas to słowo wsławiłem się. Według słownika wsławiłem się oznacza stać się sławnym, być zauważonym. Jeżeli Pan Bóg nas kocha od naszego poczęcia, a nawet wcześniej, to jakby nie musimy być zauważonymi przez Pana Boga, ponieważ On ciągle nas obserwuje. To o co chodzi w tym momencie Izajaszowi? Izajaszowi chodzi o to, że w momencie, kiedy my uznajemy panowanie Pana Boga, w momencie, kiedy deklarujemy współbrzmienie z Jego przykazaniami, z Jego miłością, to wtedy Pan Bóg może stać się naszą siłą. Dopiero wtedy, kiedy my deklarujemy, to jakby ten proces dokończenia działania Pana Boga wobec nas jest ostateczny i perfekcyjny. Wtedy dopiero Pan Bóg ma naszą zgodę, wewnętrzną zgodę na to, żeby panować w naszym życiu, żeby uczynić z nas narzędzie swojej miłości wobec tych, którzy tego potrzebują. A oni naprawdę tego potrzebują.